No gdzie to jest cholera jasna? Już chyba jedziemy kolejny raz. Co tutaj? Przejrzę to jeszcze raz, oj. Tak tylko po nazwach. Soccer Polo. A kichać na to. Jak to odkryję, to z pewnością was o tym poinformuję. Może jesteśmy w złym sklepie. Nie pamiętam, gdzie tamten sklep się mieścił. Ach, goddammit. Tutaj mamy jeszcze jeden sklep. Tuż obok tych gwiazdek. Tego nie zauważyłem. Głupi ja. Gumeczka, gumeczka, gumeczka. Tak jest. Może tu coś ciekawego? O, G&G. O, cholera. Jeden zaułek. Ach, tylko pokrywa od śmietnika. Która swoją drogą może służyć za tarczę. Myślałem, że tędy przejedziemy sobie spokojnie. A nie, to nie jesteśmy. Jesteśmy po złej stronie miasta, żeby myśleć o przejażdżce. To co się mieści? Jakieś motel. Patrzcie, jacy gangsterzy. Tutaj mamy jakiś szybszy środek transportu. Czyli rower. Dobra, udamy się do tamtego sklepu. Licząc, że po drodze James nie padnie, nie wyzionie ducha. Jak już wam wspominałem w poprzednich odcinkach, właśnie to mu się zdarza. Ech. Cholera, no. I już sklepy zostały zamknięte teraz o tej godzinie. Się wybieraliśmy jak sójki za morze. Ale co będziemy robić? Oczywiście mam plan zapasowy. Nie wiem, czy ten plan was oczywiście ucieszy. Dowiem się, przypuszczam, parę dni po publikacji tego odcinka. Wow, ale prędkość. Zachęcam was do komentowania. Jeśli macie jakieś pytania, nawet osobiste, to ja wam bardzo chętnie staram się coś o sobie powiedzieć. Zwiedzimy sobie nasz nowy przybytek. Patrzcie, jakie tutaj rzeczy. Mamy stół. Stół do pokera. To jest czat. Tutaj mamy łóżko. Czy nie tutaj? Tak, tutaj mamy łóżko. Mogłyby być troszkę wyższych standardów. Drzwi, czy da się otworzyć? O, mamy packę. Niestety packa nie może z nami zostać. O, tutaj jest zapis. Skorzystamy z niego oczywiście, dlaczego by nie? Yes.
myślałem, że można się tutaj nabzdrygolić. Gdyby pojawił się jakiś włamywacz, to możemy go tutaj oto taką packą załatwić. A tymczasem udajemy się w błogi sen. Budzik zadzwonił. Znajdujemy się po totalnie innej stronie miasta, niż w tej chwili powinniśmy się znajdować. Słabo ta deska jeździ po piachu. W sumie nie dziwne, nie? Jak kichać dzisiaj na te lekcje. To coś ciekawego. A nie, tylko kawałek deseszki do ewentualnego sprania kogoś. Już niezbyt dobry kierunek to był. Ależ trik. Aquaberry. Coś czuję, że jesteśmy w dobrym miejscu. Hello. You know you should try the new Aquaberry vest. Very popular with the better class of students. Jakie szykowne ciuchy. Ciekawe, czy jeszcze nie będziemy musieli złapać jakiejś roboty, żeby przypadkiem wyrobić z funduszami. $17. Nie ma tragedii w zasadzie. Aquaberry vest. Aquaberry sweater. Bardziej podoba mi się sweter chyba. Tak, postawimy na sweter. A ja mam nadzieję, że w tym sklepie pojawi się z czasem więcej ciuchów. No już jesteśmy poszukiwani oczywiście za niestawiennictwo na zajęciach. Ale dzisiaj zajęcia nie są naszym priorytetem. Dzisiaj udajemy się tutaj do gwiazdeczki i zaczynamy misję jajeczka. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice Aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soap Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Muszę powiedzieć, że jestem podekscytowany. Tak jak przypuszczałem, ta misja jest bardzo obiecująca. Hello and welcome. I zapewne też bardzo widowiskowa. Jajeczka. Kupujemy jajeczka. Okej. Mamy już pełno jajeczek. Teraz idziemy zająć się domem Tada.
Szybkie zerknięcie na mapę. Znajduje się on w tamtej dzielnicy. No, mogę wam powiedzieć jedno, że nie chciałbym być w tej chwili Tadem. O, skubany. Ożesz. Ledwo udało nam się zbiec. Przy okazji jeszcze zajrzę tutaj, bo właśnie zauważyłem znajdźkę. Właśnie, dlaczego ktoś miałby wyrzucać jakąś gumkę? Poza gumką zużytą. Oczywiście gumki należy wyrzucać do śmieci. Ja tam widziałem. Dobrze widziałem. Krasnoogrodowy. Oj, rowerek. Można ukraść w reżce. Trzeba się tu troszkę rozglądać też. Bo te krasnalki są oczywiście misją. A tą misję akurat chciałbym oczywiście wykonać. O nie. Teraz trzeba zgubić tego chama. Nie da dzieciakowi żyć spokojnie. Widzicie, ma to też swoje plusy. Dlatego, że znaleźliśmy gumeczkę. O! I swędzący proszek. I petardy. Które możemy zrobić oczywiście w naszej rezydencji. Nasza rezydencja nazywa się Akademikiem. Niezbyt obiecująco. O, coś tu można aktywować. Fontanna, to chyba to. Jak liczyłem na coś bardziej spektakularnego. Na pewno, że wezmę te jajeczka. Do domu Teda. Tata. Teda, Teda. Wszystko jedno. Najważniejsze jest to, że jego dom zostanie nimi obrzucany. Prawdopodobnie. Tu jest jakiś pies. Przykro mi, piesku, tak musiało być. Żebyś nam to... O! Krasna. Got the eggs, Hopkins? You bet. Give them to me! Take them! Smashing! Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend. Legal! Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy! You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't... Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag. Are you? Aż ta świnia Gary. You've been rude about mommy. Let's get this popper. Inbred, am I? You better not damage my clothes. Keep running, it won't help. Ożeż ty kuźwa. Wpieprzymy im, co? I'm an excellent...
wykorzystamy nową technikę. Nie daje się kopnąć go drzwi, ale nie jest głupi skuban. Karton jajek. Kto tu jeszcze ma czelność w nas rzucać? Użyjemy na niego. Hopkins, seems you don't have a key. Don't you wish you had the key? O nie, jakieś zgłoszenie. Cholera, nie ten przycisk. Jakieś zgłoszenie na nas poszło. Ale gdzieś tutaj widziałem jeszcze gnoma ogrodowego. I nie wiem, czy to był wymysł tylko i wyłącznie filmika. A nie, tutaj jest. Ba. Kto tu jeszcze nas ściga? Tu jest. Bam. Chyba już się nie podniesie. Okej, okay. Czas stąd spadać. I'm done. Cholera. O, to jest dobra opcja. Gary wszystko popsuł jak zwykle. Mam nadzieję, że w przyszłości nadarzy się okazja, żeby temu skurczybykowi dokopać. I to tak nie może być, że on sobie wpada i tutaj jakieś pomówienia co do naszej osoby stosuje. Rozważą się losy tej lekcji. Aż kontent. No biegnij, biegnij, biegnij. Szybko, 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 szybko.